Najważniejszym wydarzeniem w spółce było to, co działo się na Ukrainie. Nie jest to wydarzenie pozytywne. Jest to wydarzenie, które napawa nas dużymi obawami. To już są obawy nie czysto biznesowe, ale ludzkie. Tak? Mamy do czynienia z bardzo dużą z tragedią ludzi na wschodniej Ukrainie. Mamy do czynienia z, i jeszcze pewnie będziemy mieli, idzie zima, która będzie dosyć ciężka w tamtym rejonie. W związku z czym mówimy tutaj o wydarzeniach, które były jakby poza możliwością przewidzenia tego przez firmę. Żyjemy razem z naszą ponad 500-osobową załogą na Ukrainie. Dzielimy ich troski. No i jesteśmy tam, tak? Jesteśmy, produkujemy, wydobywamy, dajemy im pracę, regulujemy, płacimy podatki, płacimy pensje. Z tego punktu widzenia, biorąc pod uwagę to skalę wydarzeń tam, trzeba być zadowolonym z tego, że udało nam się kontynuować pracę. Co przyniesie następny rok? Zobaczymy. Widzimy również, że jest spory wpływ decyzji rządowych na sektor, w którym działamy. Znów jest to nie do końca przewidywana sprawa, ale no, patrzymy na to z optymizmem. Czasem takie działania mogą powodować, że pojawią się nowe możliwości inwestycyjne. Co do obecności na innych rynkach, w tym roku rozpoczęliśmy pracę w Tunezji. Mamy nadzieję, że przed końcem roku będziemy w stanie poinformować przynajmniej o wstępnych wynikach tych prac naszych inwestorów. No, nadal jesteśmy pełni nadziei. Rynek rozwija się tam, prace nasze prowadzone są bardzo obiecująco, no ale również spada cena ropy, więc też trzeba patrzeć na to i na to się przygotowywać. Patrzymy, przygotowujemy się, jesteśmy zwarci gotowi do tego, żeby stawić czoła kolejnemu rokowi. Na dziś skupiamy się na tym, co jest aktualnie. Za pół roku zobaczymy, możliwości się pojawiają, tak jak mówię, nawet Ukraina przy pewnej stabilności i możliwości rozwijania naszego biznesu, jest to miejsce nadal atrakcyjne. Nie zamykamy się na nowe projekty, nie zamykamy się na żadne możliwości, natomiast w tym momencie na pewno skupiamy się na tym, co jest w Tunezji, w Rumunii, również na Ukrainie. Jeśli warunki na to pozwalają, mamy bardzo wiele do zrobienia.